Decydując się na torebkę do naszej stylizacji, mamy kilka opcji. Jedną z nich jest torebka nerka. Jak ją nosić, do jakich typów sylwetek najlepiej się sprawdza i w jakie style ubierania się wpisuje? Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Jak nosić torebki nerki? Dzisiaj właśnie ten temat, ale zanim on, to serdecznie zapraszam. A na co Cię zapraszam? Zapraszam Cię na takie piękne wydarzenie, które nazywa się Tydzień Stylu. Tydzień Stylu to 5 dni inspiracji, od wtorku do soboty. 4 wywiady z cudownymi, stylowymi kobietami. Każda inna, każda ma coś innego do powiedzenia na temat ubrań i wszystko to jest bardzo wartościowe. 5 dzień, wisienka na torcie, spotkanie na żywo o tym, jak znaleźć własne elementy stylu. Zapraszam Cię na stronę konferencja.kodstylu.pl. Zaczynamy już 9 maja. No ale teraz przechodzimy do tych nerek. Czym jest torebka nerka? Ona oczywiście ma jakieś swoje wyróżniki. Przede wszystkim najbardziej popularna, najczęściej spotykana to ta, którą widzimy tutaj, czyli taka saszetka, która zwęża się ku swoim brzegom, najbardziej pękata, największą powierzchnię jakby do napełnienia ma na swoim środku. Ale też bardzo popularne są takie saszetki bardziej prostokątne, które nie zwężają się ku paskowi. Także mamy takie dwa najbardziej popularne style, jeżeli chodzi o nerki. No ale właśnie, jakie typy sylwetek mogą nosić? Znaczy, może każdy nosić nerki, no absolutnie nikomu nie zabronię. Natomiast oczywiście klasyczne zasady stylizacji mają co nieco na ten temat do powiedzenia. No i oczywiście, gdzie najczęściej nosimy nerki? Nerki nosimy w okolicy talii, pasa, bioder. Zaraz będę dokładnie omawiała, pokazywała właściwie przykłady, jak można nosić nerki, no ale najczęściej one właśnie są tam. Nie nosimy ich na rękach, nie nosimy ich na głowie, nie nosimy ich na stopach, tylko właśnie ani na szyi, ani w żadnym innym miejscu, tylko w okolicy talii. Co też oznacza, że najmniej predysponowaną do noszenia nerek jest sylwetka, która ma mocno rozbudowaną linię talii, czyli sylwetka O. No i tak właściwie każda sylwetka, która będzie miała bardzo odstający duży brzuszek, gdy nałoży na to nerkę, to ten brzuszek będzie uwypuklony przez tę właśnie nerkę. Czy to oznacza, że nie możesz jej nosić? Tak jak wspomniałam, absolutnie nie. Jeżeli chodzi o równoważenie sylwetki, no to oczywiście te panie, które mają pełne, szerokie biodra i bardzo drobne góry, czyli sylwetki A, starają się nie nosić nerek tam, gdzie jest najszerzej, bo wtedy będzie jeszcze szerzej i jeżeli nie chcesz jeszcze szerzej, to wtedy nie nosisz, jeśli to nie przeszkadza, że jest jeszcze szerzej, wtedy jak najbardziej nosisz. Czyli skoro sylwetki A nie noszą na biodrach, no to kto nosi? Oczywiście sylwetki T oraz Y. To są te, które najlepiej będą właśnie tam wyglądały. Jeżeli chodzi o sposoby noszenia nerek, to ja zaraz jeszcze pokażę kilka przykładów, no bo tutaj mamy pani, którą widzimy na zdjęciu, ma nerkę nałożoną właśnie w talii. Także jeżeli ta talia jest szeroka, rozbudowana i nie chcesz jej jeszcze powiększać, no to wtedy po prostu nie instaluj sobie tam nerki. Ale zaraz pokażę jeszcze inne przykłady. Natomiast o czym jeszcze będę, co jeszcze chcę pokazać, to jakie style ubierania się tę nerkę przyjmą. No i tutaj mamy taki styl luźny, wakacyjny, swobodny, który kojarzy nam się z latem i wtedy nerka jak najbardziej się sprawdzi. Natomiast ona się sprawdzi w wielu stylizacjach w zależności od swojego wyglądu. Jeżeli nerka będzie bardziej sportowa, będzie pasowała do stylu sportowego. Jeżeli będzie na przykład taka płócienna i będzie miała na przykład sznurek zamiast takiego paska skórzanego czy parcianego, no to wtedy się sprawdzi w stylu marynarskim. Jeżeli będzie klasyczna bardzo, bardzo prosta, no to sprawdzi się w stylu klasycznym. Jeżeli będzie miał jakieś elementy takie wieczorowo-imprezowe, no to do każdego stroju koktajlowego. Więc można by było powiedzieć, że nerka w zależności od tego, jaka jest w swoim stylu, z czego jest wykonana, będzie wpisywała się w różne style. No i pooglądajmy kilka przykładów poza tymi dwoma, które były przed momentem. No i tutaj mamy nerki, które są noszone przy
pasku, dosłownie. To znaczy tutaj możemy zobaczyć, że pas nerki, czyli pas tej torebki jest włożony w pasek do spodni. Wygląda to bardzo spektakularnie, natomiast gdy na przykład wychodzimy gdzieś tak na jakieś spotkanie towarzyskie, na przykład na jakąś kolację do restauracji, czy po prostu z koleżankami na kawę, czy na jakąś pizzę z dziećmi, no to wyobrażam sobie, że z tym można oczywiście jak najbardziej siedzieć, no ale chodzenie do toalety jest trochę uciążliwe. Natomiast wygląda bardzo, bardzo ładnie, bardzo ciekawie. No i oczywiście tutaj można by było powiedzieć, że tam, gdzie mamy nerkę, tam ona będzie powiększała. Czyli podobnie jak ta przed momentem, która była z marynarką, którą widziałyśmy, nie rozbudowujemy sobie linii talii. Kolejne przykłady nerki również noszonej w pasie, czyli mamy spodnie z wysokim stanem, czyli takie, które już podchodzą pod zwężenie się w talii. No i tutaj no bardzo pięknie można zaznaczyć tą właśnie wąską talię poprzez nałożenie tam nerki. W pasie mamy szerokie spodnie, które mają zaszewki odstające od bioder, dodatkowo koszulę, która jest włożona do środka, zbluzowane, więc dla sylwetek S i X fantastycznie, ale też dla tych sylwetek, które wcięcie w talii mają małe, mają talię dosyć prostą, no to taki strój plus nerka w tym miejscu będzie świetnym pomysłem. No i tutaj możemy zobaczyć, że mamy sukienkę, marynarkę i na to nałożoną nerkę. Również świetny sposób, żeby podkreślić wcięcie w talii albo właśnie je wizualnie powiększyć, jeżeli tylko mamy właśnie na to ochotę. Najpiękniej można zobaczyć, w jaki sposób można urozmaicić sobie stylizację, która gdybyśmy miały dłuższą spódnicę tutaj, czy dłuższą sukienkę, taką bardziej garsonkową, taką bardziej biurową, i do tego, czy takie buty, jeżeli chcemy troszkę urozmaicić, czy klasyczna czułenka, no to można by było powiedzieć, że taka klasyczna nerka, bardzo prosta, skórzana. Tutaj akurat jest konkretnej marki, nie chodzi o markę, chodzi bardziej mi o styl, że ona jest bardzo klasyczna. I obie te tak naprawdę można by było założyć do klasycznych strojów. Kolejne przykłady noszenia nerki, no to nie tylko w marynarkach, nie tylko w spodniach, ale proszę zobaczcie, tutaj w płaszczu, który jest takim prochowcem w trenczu jak najbardziej. Myślę, że to bardzo ciekawy sposób zastąpienia paska płaszcza na właśnie taki nerkowy. Świetny sposób moim zdaniem na stylowe zwiedzanie, wtedy kiedy jeszcze jest dosyć chłodno, ale już na tyle ciepło, czy jakaś wiosna, może jesień, może jakiś bardziej taki chłodny dzień letni, kiedy można w piękny, stylowy sposób zwiedzać sobie na przykład jakieś miasta. Wyobrażam sobie spacery po Rzymie, po Paryżu, czy nawet po Katowicach, nie ma to najmniejszego znaczenia. Chodzi o to, że wtedy, kiedy spędzamy dużo czasu na zewnątrz, nie ściągamy, nie zakładamy tego płaszcza co chwilę. Wydaje mi się, że to naprawdę świetny, świetny sposób, ale równie dobrze można zrobić z marynarką, to nie musi być płaszcz, czyli takie zestawienie, jak tutaj widzimy. Nawiązanie kształtu tej nerki już jest do takiego, można by było powiedzieć, stylu kowbojskiego, czyli takie, który może niekoniecznie jest dokładnie odwzorowany w tym stroju, ale gdybyśmy dołożyły do tego na przykład jakieś spodnie, dzwony, kowbojski kapelusz, kowbojki, to myślę, że do stylu kowbojskiego taka nerka też by się pięknie, pięknie sprawdziła. Kolejne dwa przykłady to spódnice plus nerki. I tu znowu mamy tę samą nerkę, która już pojawiła się wcześniej. Widać, że bardzo popularna na Pinterestie. No i właśnie a propos zdjęcia, które pokazuję, są z Pinteresta i na naszym koncie filmowym, czyli Kod Stylu, możesz sobie te zdjęcia pooglądać, ale też oczywiście dużo więcej niż dzisiaj tutaj widzimy. Więc tam, gdzie kończy się spódnica, obojętnie czy ona jest niższa, czy ona jest wyższa, jeżeli chodzi o swój stan, można sobie właśnie zawiesić taką nerkę, sweter i obojętnie, czy to będą sandałki i sweter, aczkolwiek nie zawsze zastanawiają takie stylizacje, bo ja jak noszę sweter, to nie noszę sandałków, a przynajmniej nie taki grubaśny, natomiast ta stylizacja już ma dla mnie większy sens, taki praktyczny, no bo oczywiście to jest przepiękne, natomiast właśnie tak jakoś nie spina mi się pogodowo, mogłabym powiedzieć, ale sam sposób noszenia nerki, czyli gdybyśmy do tego założyły kryjące czarne rajstopy i czarne buty oficerki, czy to będą jakieś bardziej takie biker butsy, też by było pięknie.
Kolejne dwa przykłady. No to mamy już nerkę nałożoną. Znowu zwróćmy uwagę, ta sama, która była ta czerwona. Mówię, bardzo popularny model na Pinterestie. Dziewczyny się z nim fotografują. W każdym razie mamy nerkę, która jest przewieszona tak przez ciało. Czyli z angielskiego nazywana po prostu crossbody. Czyli tak jak często nosimy torebki, ale zwróćmy uwagę, że ta nerka jest noszona bardzo wysoko. To znaczy, że ona jest tak na talii, na brzuchu, czasami nawet na biuście. Więc jeżeli biust jest bardzo duży u Ciebie i nie chcesz go jeszcze eksponować, no to w ten sposób noszenia torebki nie jest najlepszy. Natomiast jeżeli Ci to w żaden sposób nie przeszkadza, noś gdzie chcesz, ale na pewno jest to ciekawa opcja dla kobiet, które mają małe biusty i chcą wizualnie urozmaicić tę część swojej sylwetki. Świetny bardzo pomysł. No ale też można nosić torebkę, nerkę. Właśnie tak bardzo, bardzo wysoko w talii, znowu z wysokimi spodniami, ale inny styl niż był wcześniej pokazany. Jeżeli chodzi o przerzucanie przez ciało, no to jak widzimy, faktycznie te paski torebek, nerek mogą być bardzo krótkie i ta nerka może bardzo wysoko podchodzić. No i znowu mamy sweter i sandały. Po co? Ale też bardzo fajnie. No i tutaj znowu, tak jak gdybyśmy zamieniły to może tutaj na tenisówki. Super opcja na wiosenne zwiedzanie czegokolwiek, co chcemy zwiedzać. W każdym razie chodzi mi bardziej o takie zwiedzanie miasta niż oczywiście szlaki górskie, no bo to nie jest najlepsza opcja. I też bardzo fajny taki styl do zwiedzania, czemu nie? Codzienny, do wyskoczenia po tak zwane półki do sklepu, zawieźć dziecko do przedszkola, odebrać coś od znajomych czy od rodziny. Czyli właśnie mamy dłuższą bluzę, sweter, leginsy, buty sportowe i właśnie taką nerkę, która już nie jest skórzana, jest tkaninowa, jest z materiału takiego, może być, które jest jakiś wodoodporny, typowo sportowa. No i właśnie możemy zobaczyć jeszcze te ala sportowe wersje, czyli gdzie mamy może już nie bluzę, tutaj jest chyba jakiś dłuższy t-shirt, znowu trampki i na to jeszcze narzucona kurtka jeansowa. Podobny zestaw tutaj, tylko już nie mamy takiej leginsów i długiej góry, mamy krótką rzecz, tą górną rzecz i bluzkę włożoną do spodni, no i to też bardzo wyższe trampki, znowu na górę jakaś katanka narzucona, chyba też jeansowa, chociaż nie, to jest chyba sztruks, taka koszulo katana, bardzo, bardzo fajna opcja. Także mam nadzieję, że zobaczyłaś, że nerka może być i do garnituru, i może być do zwiedzania miasta, przerzucona przez marynarkę, przez płaszcz, może być do załatwiania codziennych sprawunków, czyli jak biegniesz na zakupy i żeby nie nosić ze sobą torebki, tylko masz po prostu dokumenty, klucze, jakieś pieniądze ze sobą i lecisz na zakupy. Także jest to bardzo, bardzo bardzo fajna opcja do noszenia małej torebki, która może być bardzo elegancka, może być bardzo sportowa, może być bardzo miejska. Wybór należy do Ciebie. Wszystko zależy od Twojego stylu. No i oczywiście a propos stylu, to przypominam też o Tygodniu Stylu, czyli o naszym wydarzeniu, które już tuż, tuż całkiem za niedługo. Zapisz się na konferencja.kodstylu.pl. Aktywny link znajdziesz pod tym nagraniem. No i oczywiście zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam na Instagram, na Facebooka. Po prostu kod stylu. Wyszukaj mnie i dołącz i wejdź ze mną w kontakt. Także dzięki, buziaki i do zobaczenia następnym razem.